Mam kasę. Na silniki nie będę tutaj narzekał na żaden, bo wszystkie są fajne. No a chyba no RFZ jest najbardziej wyrywna z tych wszystkich. Nie? Ale na przykład małego pitbike'a. Małego. Dla mnie małego. RFZ to kupię, jak nie będę miał już bety. Chodzi o małego. Chodzi ty, ty tak małego. Mniejszego nie jestem w stanie ci zaproponować. Bo z doświadczenia wiem, że... Takiego do głupawki, wiesz, takiego pod no to domem. Musi, to musi być 250, to nie da się mieć. Aha, ale takiego wiesz, takiego no, na małą działkę do mnie. Pach, pach. Nie, tak musi być 250. Ale nie za dużo, nie za duży hajs. To na przykład to 3900, mam akurat 4 koła. Można jakąś 125, 140 dajmy na to. Ale no tu już jest kwestia wagi, no to przypuśćmy byś musiał ważyć 60 kg, żeby ona wytrzymała... Schudne, schudne. No to dobra, no to ten mocowo by, by ogarnął, bo na przykład taka 140 jest dosyć fajny, fajny silniczek, fajnie to rozwiązane przełożenie. To jest 140 RFZ. RFZ taka 140, dokładnie, nie? I tu mocowo względem 125 niby dużo się nie różni, ale różni się tym, że 125 jest lżejsza, idzie tak samo jak 140, a 140 jest dużo masywniejsza. Lagi i tak dalej, tak jak no widzę jest właśnie, jest różnica. No. Inaczej zrobione, półki mocniejsze, czyli gdzieś tu już można powiedzieć, że możemy sobie tam trochę poskakać i tak dalej i nic raczej się tutaj nam nie wydarzy. Nie? Dodatkowo akurat no ten nie ma, ale były też wyjścia porobione pod chłodnicę oleju, żeby dodatkowe chłodzenie mogła, mogła mieć i tak dalej. Nie? Także jest przygotowana tak, że jeżeli byśmy chcieli troszeczkę faktycznie tak konkretnie się nią pobawić, nie ma problemu, to już taką 140 mogę polecić. No bo te 125, no umówmy się, że to są no raczej dla do wyżycia. Dla młodzieży. 16-latka, tak. Tak. Chcę tam porządzić. Czyli ja bym musiał wziąć minimum 140. Minimum 140. I bym musiał 6 koła położyć. No dokładnie. To tyle na dzisiaj nie mam. No to trudno, to mniejszego nie sprzedam, bo będziesz niezadowolony. No dobra, to muszę jeszcze trochę uzbierać. Zobaczymy, może na Mikołaja coś do mnie wleci. Tylko, że z kolei wybierać między 140 a 250 w takiej uboższej wersji, dajmy na to, bez żadnych tam dodatkowych szpej, że tak to nazwę, no to tu za słabe 8 masz już 250 z kolei, nie? Słabe 8. No właśnie. Słabe 8. No patrz, 7800 z Diabolini. Kurczę, a jeździłem nim. Też fajnie. Fajnie. No ale no, ten nie. Ale powiedz, 250. Wytłumacz mi jedną taką rzecz. 250 Diabolini. Mhm. Niecałe 8. Tam 8,5, ta RFZ 250. Mhm. I czemu tamta idzie na koło pięknie, z trójki? Że po asfalcie można jeździć normalnie jak wiesz, w Stanach jak jeżdżą. No rozumiem. Mhm. A tego nie. O co tu chodzi? Silniki no troszeczkę inne. No może kwestia jednego ząbka dajmy na to w przełożeniu. No i już. Mówisz, że oni stosują różne przełożenia? Różne. Czy w Diabolini może być inne i tam jest tak, inne? Mogą być inne. Ale no. Przecież tam to też ma i prędkość i wszystko. No tak, ale no też z kolei no dorzucili ten nie gaźnik wierzę. Troszeczkę lepszy. A, no tak. Gaźnik. I myślisz, że no i gaźnik tam polerowany robi tam robotę? Robi bardzo dużą robotę, bo mamy klientów, którzy montowali czy do 125, czy tam do jakichś 140 właśnie te polerowane, no i że efekt jest naprawdę jakiś tam konkretny. Ale widzę, że i tak by sprzedawaliście trochę. Tak, no te cały czas, no świeże co chwilę modele jakieś tam przychodzą, ale no to... No bo nie widzę, jeździłem jeszcze Apollo chyba, ty nie ma Apollo. Tak, no tu w narożniku takie co wszystkie stałe, wszystkie już pofrunęły, nie? Wszystkie także sprzedaży. Te akurat są tu świeżo przyprowadzone. Jeden chyba, który został, to jest właśnie ten pomarańczowo-biały. A powiedz mi, dlaczego taki Alfa Rad jest nieszczęśliwy? Dlaczego to słabo, to nie jedzie? To jest ciężkie. Czemu na przykład Diabolini się odpycha, a Alfa Rad się nie odpycha? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, no to gdzieś tam jakieś detale, no to faktycznie no rozwiązanie filtra powietrza, no bo jakieś uwierz mi, że kupując Diabolini, czy RFZ, a zwłaszcza RFZ, nic nie robisz, wsiadasz, jeździsz i masz banana na gębie. No rozumiem, ale no a tu czasami jakieś detale, to nawet coś dokładają, coś zmieniają z napędami. Tam się wyszło inny tłumik, może jest jakoś lepiej wyprofilowany, jakoś mniejsze opory ma, tu są jakoś tak bardziej powywijane, może no tu gdzieś też takie, no ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Gdzie ale to są. Zobacz, jeszcze ja zauważyłem różnicę, zobacz jakie ten tam ma opony, ten Alfa Rad, tak, a no tam jakie są no tu opony. Tu akurat są też takie troszeczkę agresywniejsze, że tak to nazwę. Mhm. Może przez te opony takie ciężkie.
No. No dobra, no to co, no to 140 muszę uzbierać. Wiesz co, bo ja chciałem pod domem. Takie coś do głupawki. No, no to taka 140. Do potrenowania na kole. Taka na 140 to już jak najbardziej, nie? I dla Kuby na przyszłość, dla Tomka, żeby wiesz, jak nie mają sprzętów, żeby po prostu czymś mogli upalać, nie? Bo tak to coś się popsuje, potem nie mają czym jeździć, nie? A tym to nawet we dwóch pojeżdżą, nie? Tomek z Kubą. To wtedy tak. No, no to takie coś musimy uzbierać. No już te malutkie to nie, to nie. To już sam Kuba by już go, że tak powiem... Ciężko, bo był po prostu wizualnie dla niego za mały, nie? Ale to się Kubie podobało, nie? To było dobre. To był gwóźdź programu po prostu. Gwóźdź programu, tak. A słuchajcie, a kładziszy tu na sklepie to jest po prostu tyle, że ja po prostu nie ogarniam tego, nie? Od wyboru do koloru, od... nie wiem, no po prostu wszystko. Wszystko. Ja tego nie ogarniam po prostu. Zawsze jak nie kłada, można elektryczną zabawkę też. Czyli mówisz o tych, tak, o tych pojazdach. Nie no, tego tu jest naprawdę wiele. Wiele. Tamten jest fajny, nie? Co to jest tamto? A, to też go naprawiam. Aha. Ale widziałem, że się sprzedał ten Baszan. 250. Też, no to co jakiś czas... Czyli nie ma, nie, jest znaczy, tu Baszan, jest, kolejny. Wtedy chyba pomarańczowego mieli. Pomarańczowy był, no. I to też na Alusach? Tak, tamten chyba był na stalówkach jeszcze, a ten wersja taka troszeczkę inna też. Baszan i to jest ten do rejestracji? Dokładnie. No i ten w granicach tam 16 tysięcy złapek. Ale to jest fajne, że możesz zarejestrować, możesz normalnie po ulicy jeździć, nie? Co jest najśmieszniejsze, kurczę, Baszan chyba jako jeden z niewielu od dosłownie tam, nie wiem, 15-20 lat nie zmienił silnika. Cały czas ma ten sam silnik, tylko go zmusili, żeby na przykład wyparli gaźnik, no to niestety dali sterowanie z komputerem i wtrysk. I wtrysk, no. No musieli, po prostu to Unia, można powiedzieć... Wymusiła, żeby do homologacji, nie? Emisja spalin, te sprawy i tak dalej. Aczkolwiek nie wiem, czy to do końca się tak sprawdziło, bo... Gaźnik to jednak był zawsze gaźnik, mi się wydawało. Tak samo jak tamta stara celewka, co ma na serwisie w tym momencie, a ten Linkaj tutaj, silniki te same, a sterowanie jednak już inaczej. Tam jest stary, dobry gaźnik, a tu już jest stryc, także no tutaj no nie ma zmiły po prostu. Chociaż wiesz co, powiem ci, tym Baszanem jechałem, nie? Coś by tu było trzeba zmienić jednak w napędzie, wiesz, żeby on był bardziej agresywny, nie? Ale prędkość, powiem ci, 8 dych to leci. No, tylko że te 8 dych na Baszanie to już jest takie, można powiedzieć, niebezpieczne powoli, no bo on jest taki mało sterowny jednak, to trzeba przyznać. No. Ale ja pojechałem. On się nadaje, żeby w terenie faktycznie się pobawić trochę, troszeczkę się nauczyć, zobaczyć, czy zasmakuje taka zabawa. No, ale też Unia z kolei wymusiła ten tylny napęd, nie ośka na sztywno, tylko musi być różnicówka. No i to, no tu jest różnicówka, mosty, półosie, także... O, czyli bąkoli się nie pokręci, nie? No właśnie. A to niestety jest zabawa dla bogatych, można powiedzieć. Cross Enduro? No. Jazda w terenie to jest dla bogatych. Nie dla bogatych. Dla wszystkich, dla każdego. No, tymi małymi tak. Tak. Ale to wiesz, to od czegoś trzeba zacząć. Trzeba się pocieszyć, pobawić. Gdzie tam, no słuchaj, nie wiem, zaczynając, biorąc 125, bach, lecimy, świrujemy, uczymy się na bocznych, coś na kółku podrywać. No tak, a jak zasmakuje, no to... A jak zasmakuje, no trochę po domu, pod domem, w terenie, coś tu, no to jest coś pięknego, powiem ci. I dlatego są Chińczyki, żeby zacząć po prostu od zera. Tak, no bawić się tym. Nie wiadomo ile kasy i później, żeby... Czyli enduro. Enduro, bez tego nie potrafię żyć. To nara, hejos. Elo. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.